Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj kolejny odcinek z FIFA, ale ja wam ostatnio tych odcinków z FIFA wrzucam, mam nadzieję, że mnie nie zabijecie. No i tak, dzisiaj robimy SBC o Kevina Mbabu. Wiele osób uważa go za jednego z najlepszych prawych pomocników, biorąc pod uwagę to, co wyczyniał w poprzednich wersjach FIFA. Teraz zostaje TOTS Moment, koszt to około 35 tysięcy, coś takiego. Więc jeżeli macie jakieś ikony, żeby go połączyć, bo liga i narodowość jest dość trudna, to jak najbardziej możecie go robić. Nie wiem, jak na razie ja będę go wykorzystywał, chyba na początku z ławki będzie wchodził, no i co? Równo praktycznie zdążę, bo 20 minut do końca zostało. Wysyłamy taki składzik, parę niewymiennych kart było. No ale wysyłamy je. W sumie do ostatniej chwili wahałem się, czy robić tego Mbabu, bo jednak bym musiał dość mocno przebudowywać skład. Ale postanowiłem, że go zrobię, bo potem będę żałował. Praktycznie tak samo z tym Balutą było, nie? Tylko że ja go zrobiłem i nie żałuję ani chwili. Ani chwili, Boże, nie żałuję ani trochę. No i co? Kevin Mbabu, Kevin chyba się nazywał, ląduje w moim klubie. On dość specyficzną fryzurę ma, powiem wam. Bardzo łatwo będzie go na boisku rozróżnić, no i co? Chwilę TOTS. No i Kevin Mbabu ląduje u nas w klubie. Statystyki ma naprawdę, no spójrzcie na to, no. Siła fizyczna, w sensie siła fizyczność, tempo, obrona, fizyczność. No, tylko te strzały jakoś tam u niego kuleją, główki 8-1, przechwyty, krycie, odbiór piłki, wślizg. No, no, fantastyczna karta, dlatego 3 gwiazdki sztuczek i 3 słabszej nogi. No, zaraz go sobie wysyłam do klubu. No i co, niedługo kolejne odcinki. Możecie pisać propozycje jakieś, to byście chcieli zobaczyć na tym kanale, związanego z FIFA albo i nie. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona!